jest KC24, skuteczny preparat na kaca. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Elżbieta i Andrzej Bierny. Jaja z mocą polecają. Gospodarstwo rolne Grychnik Rybnik. Ferma Drobiu Wachulak Gorzów Wolsztyn. Ekowit Rzeszów. Hurtownia Jaj Jaskółowski Wrocław. Witamy Państwa w drugiej części programu Żużlowe Oscary 2005. Tydzień temu oglądaliśmy wspólnie relacje z wręczenia nagród. Dzisiaj będą Państwo mieli okazję poznać sylwetki tych, którzy zwyciężyli oraz tych, którzy na wspomnianej gali się bawili. Rozmowy z laureatami, chociaż nie ze wszystkimi, ponieważ wszystkich niestety nie było, będziemy mieli okazję zobaczyć. Intermedia Group po raz pierwszy zorganizowała, przypomnę, te żużlowe Oscary. Są oczywiście plany, aby ta tradycja była kultywowana. Pan Andrzej Henne, Mariusz Konacki i Marek Kraskiewicz zadbali o to, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. No i chyba tak było, ponieważ w opinii większości gości impreza wypadła znakomicie. Jak już mówię, myślę, że będzie także w latach następnych. Kategorii było dużo, niektóre zupełnie nowe, tak jak ta, która była pierwsza rozpatrywana. Pierwszą zagadkę poznaliśmy: kibice roku z Rzeszowa. Tak uznali nasi kibice, którzy głosowali na nich, i posłuchajmy, co mieli do powiedzenia laureaci. Kibice roku to nowa kategoria w różnych wyborach. Nie ma nawet tej kategorii w tygodniku żużlowym. Pierwszą tego typu zabawę wygrali kibice Stali Rzeszów. Ekstraliga będzie w przyszłym roku, ale ten mecz, który miałem okazję i przyjemność komentować w zeszłym roku, finałowy z Interem Dartą, był niezapomniany. To znaczy niewątpliwie był to wyjątkowy mecz. Był to mecz o bardzo wysoką stawkę, który w Rzeszowie ostatnio nie zdarzał się często. Była szansa zobaczyć naprawdę mecz, którego wynik decydował o bezpośrednim awansie do Ekstraligi. I przypuszczam, że pierwszy raz od kilku lat, kiedy zdobywaliśmy na przykład brązowy medal w 98 roku, była po prostu to taka bezpośrednia walka, kiedy kibice mogli przyjść i wynik meczu decydował dokładnie o awansie. Powiedz mi, czy baliście się tego spotkania? Zaliczka Ostrowa była bardzo mała. Wydawało się, że bez problemu odrobicie. 4 punkty było bardzo dużo, ale zarazem bardzo mało. Wprawdzie przewaga była mała, ale atmosfera i w ogóle wiara naszych zawodników była tak mocna, że byliśmy przekonani, że ten mecz wygramy. W Ostrowie już po meczu cieszyliśmy się w zasadzie z awansu, bo nasi zawodnicy pisali się na medal, pojechali wspaniały mecz w Ostrowie. Powiedzcie mi, jak głośno będzie, czy będzie może bardziej głośno niż te meczu finałowym na pierwszym meczu ekstraligowym? Myślę, że będzie jeszcze głośniej. Co zrobimy, to będzie nasza niespodzianka. Zapraszamy na pierwszy mecz Częstochową. Dziękuję pięknie. Proszę bardzo, dziękujemy. Dziękujemy. Jan Zobik, trener z Torunia, także myślał, kto zwycięży w kolejnej kategorii. Ta kategoria to Stadion Roku. No i tutaj nie było wątpliwości. Rybnik okazał się najlepszy, a najbardziej szczęśliwym z tego powodu był prezes RKM Rybnik, pan Aleksander Szołtysek. Aleksander Szołtysek, prezes RKM Rybnik. Panie prezesie, gratulacje. Stadion Roku dla Rybnika, ale chyba nie mogło być innego rozwiązania. Tak pięknego stadionu nie ma chyba żadna drużyna żużlowa. No my chyba wytyczamy pewien krok, który powinni wszyscy, którzy są sympatykami żużla, wszystkie miasta, w których żużel jest tą pierwszą dyscypliną, brać przykład z tego, co w ostatnich latach w Rybniku się stało. I tutaj duże ukłony dla władz miasta, dla pana prezydenta Fudalego, dla całego zarządu, dla pana Józefa Cyrana, wiceprezydenta, który jest prezesem honorowym naszego klubu. Tutaj ukłony dla sponsorów. Cieszymy się z tej nagrody. Jest to pewien dobry omen, ponieważ no, nagrodę, którą obdarzył nas minister sportu, dostaliśmy jako jedyny klub sportowy nagrodę Fair Play. Myślę, że ta nagroda należy się wszystkim tym, którym bliski jest żużel w Rybniku, a przede wszystkim tym, którzy w sposób zasadniczy i przede wszystkim chętnie i z pełnym zaangażowaniem podjęli tą pałeczkę remontu i doprowadzili do tego, że ten obiekt jest, można powiedzieć, jednym z najlepszych w Polsce, a może i w Europie.
Panie prezesie, krótkie pytanie, o to pytano już wiele razy, ja zapytam po raz kolejny, kibice pytają, czy będzie i kiedy Grand Prix w Rybniku? To jest to złożony problem, trzeba tutaj powiedzieć, że koszty organizacji Grand Prix są znaczne, jest temat, który już drążymy od 2 lat, byliśmy zaproszeni na wstępne negocjacje z panem Johnem Passewhite'em po Grand Prix w Hamar 2 lata temu. No niestety nie udało się dojść do porozumienia. Mam nadzieję, że dalsze nasze działania spowodują to, że Grand Prix w końcu w Rybniku zawita. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Ta impreza nie mogła obejść się także bez najlepszego dziennikarza, bo to kolejna kategoria. Jerzy Rusko jest na każdych zawodach, no i z każdych zawodów przenosi, przywozi fantastyczne pamiątki w postaci zdjęć. Jerzy Rusko, dziennikarzem roku. Jerzy Rusko, najlepszy dziennikarz roku zdaniem kibiców Żużla w 2005 roku. Panie Jerzy, nie nudzi się taka praca fotoreportera? No raczej się nie nudzi, ponieważ no, każde zawody są inne. Jedne zawody są, no, można powiedzieć, w warunkach bardzo sprzyjających, gdzie jest piękne słońce. No ale w większości zawody, tego, na przykład Grand Prix, to jest przeważnie deszcz. Jest tor nowy robiony, jakiś się układany przez organizatorów. Gdzie no, dzieje się zawsze coś innego. Także no, nie ma tak, żeby jedne zawody były takie same jak drugie zawody. Praca fotoreportera to jest także niebezpieczeństwo, kiedy pan jest na murawie, czasami jest niebezpiecznie. Czy miał pan taką sytuację, kiedy pan po prostu musiał uciekać z aparatem, bo było takie zagrożenie? To znaczy, ma pan rację, praca jest naprawdę niebezpieczna, ponieważ wzrok kieruje się przez wizjer w stronę zawodnika, nie widzi się, co się dzieje obok. No już mieliśmy taki wypadek, że motocykl pojechał przez murawę, no ale ja akurat byłem trochę daleko od tego i miałem to szczęście, że nie w moim kierunku. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. Fani Żużla wybierali także zwycięzcę w kategorii sponsor roku. Sponsorem roku została firma, która wspiera klub z Ostrowa już od dłuższego czasu. Dzięki niej ten klub jest coraz lepszy, coraz bardziej poukładany, coraz bardziej wiarygodny. Przemysław Bieniek, prezes Intaru, był na gali, był także Jerzy Świątek, prezydent Ostrowa, który przygotował własną niespodziankę, o niej za chwilę, oraz także prezes firmy Dalton, pan Schumacher. Znaczy, szanowni państwo, chciałbym w sposób bardzo głośny, wyraźny podkreślić zasługi firmy Intar w rozwoju sportu żużlowego w Ostrowie Wielkopolskim. W Ostrowie, w którym to mieście żużel ma w tym roku 75-lecie jako dyscyplina sportowa. Pozwól pan, panie prezesie, że najpierw uścisnę dłoń, oczywiście na pana ręce, dla całego zarządu, dla całej firmy, dla wszystkich pracowników. Składam serdeczne podziękowania w imieniu wszystkich kibiców, sympatyków sportu żużlowego, całego społeczeństwa miasta. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Pozwólcie państwo, że chciałbym jeszcze nie zakończyć, ponieważ drugim takim istotnym sponsorem jest firma Darton. Jest to również pan prezes Schumacher i chciałbym już wręczyć własnego Oscara, prezydenta miasta Ostrowa, panu prezesowi Schumacherowi, jeżeli by organizatorzy pozwolili, to poprosiłbym pana prezesa, żeby zechciał wejść. A w międzyczasie powiem państwu, że na billboardach na wjeździe do miasta naszego do tej pory była Katarzyna Borowicz, Miss Europy, Ostrowianka. Od najbliższego miesiąca marca będzie żużlowiec Tomek Jędrzeja, Ostrowianin, jeden z wiodących żużlowców. Na wszystkich billboardach na wlocie do Ostrowa Wielkopolskiego, 75-tysięcznego miasta. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu, panie prezesie, ściskam dłoń. Przekazuję tego mojego Oscara. Ściskam dłoń jeszcze raz, panie prezesie, dziękuję. I chciałbym, ponieważ może telewizja również pokaże, że chciałbym powiedzieć jeszcze jedno zdanie. Podziękować tym kilkudziesięciu, co najmniej, sponsorom drobnym, tym mniejszym, bez których też sport żużlowy ma duże ułatwienie w funkcjonowaniu w naszym mieście Ostrowie Wielkopolskim. Dziękuję uprzejmie.
Słuszne słowa uznania prezydenta Ostrowa dla wszystkich sponsorów, a my posłuchajmy prezesa klubu z Ostrowa, pana Jana Łuczywka. Jan Łuczywek, prezes Inter Darnem Ostrów Wielkopolski. Panie prezesie, przede wszystkim ogromne gratulacje za zeszły sezon. Nie udało się awansować, ale to, co stało się w Ostrowie, ten wynik sportowy, który był na pewno w jakiś sposób, pomimo tego, jak mówię, braku awansu, jest pozytywny. W tym roku aspiracje jeszcze większe, skład zmontowany bardzo silny, no ale nie od dziś wiadomo w żużlu, że nazwiska nie jadą. Dziękuję może najpierw za gratulacje. Tak, na sezon 2006 postawiliśmy sobie, że spróbujemy zdecydowanie powalczyć Ekstraligę. Słusznie pan stwierdza, że same nazwiska nie pojadą. Jednak wierzę, że dobór zawodników z zewnątrz, typu Peter Carson, Michael Max, czy jeden junior, chociażby Rigzager, i pozostali nasi zawodnicy, Tomek Jędrzejak, Michał Szczepaniak, Mariusz Węgrzyk i nasi juniorzy, chcą zdecydowanie powalczyć o tą Ekstraligę. I w sportowej walce wierzę, że powalczymy na koniec sezonu. Wierzę, że będziemy się cieszyć. Bardzo popularną kategorią wśród kibiców była kategoria działacz roku i tutaj, podobnie jak w przypadku Stadionu Roku, bezapelacyjnie zwyciężyła kobieta, pierwsza kobieta prezes klubu w historii polskiego żużla, pani Marta Półtorak z Rzeszowa. Pani Marta Półtorak, działacz roku 2005. Pani Marta, ogromna niespodzianka, bo jedyna kobieta i kobieta pokonała tych facetów, którzy w żużlu siedzą kilka lat. Kiedy zaczynała pani swoją zabawę, swoją przygodę z rzeszowskim żużlem, wydawało się, że to będzie pomoc taka doraźna. Tymczasem okazało się, że sponsor jest wielki, macie Ekstraligę i macie bardzo dobrą drużynę. Tak, oczywiście ten rok dla Rzeszowa jest bardzo dobrym rokiem, dlatego że po wielu latach nieobecności na torach ekstraligowych właśnie tam znaleźliśmy się. Oczywiście ja też bardzo dziękuję wszystkim kibicom, którzy jakby docenili moją pracę. Uważam, że mam trochę fory właśnie z racji tego, że jestem jedyną kobietą, więc mężczyźni bardzo ciepło mnie przyjęli. Oczywiście wymagało to ode mnie dużo nauki, uczę się, co to jest krzywka i takie różne inne rzeczy. Ale jest to bardzo przyjemne, ten sport jest piękny, widowiskowy, na stadionach są całe rodziny, więc ja myślę, że warto było. No właśnie, Darek Śledź, którego zapytałem, co było innego w rzeszowskim klubie, co było innego w klubach, których jeździł dotychczas, powiedział tak, że była to tak zwana kobieca ręka. No myślę, że coś w tym jest i dlatego bardzo dużo kobiet jest na stadionach, dużo dziewczyn, one kibicują, a potem jakoś już w tej działalności takiej sportowej ich nie ma. Więc ja myślę, że to jest duże pole do popisu dla kobiet i chyba troszeczkę kobiety jednak łagodzą obyczaje, także zapraszam wszystkie panie, jest to naprawdę wspaniały sport, można dużo w nim zrobić. Tadeusz Ferenc powiedział mi przed chwileczką w wywiadzie, że zadowoli go miejsce na podium, a panią? Ja myślę, że miejsce na podium byłoby wspaniałe. Ja liczę na pierwszą czwórkę i myślę, że nasi zawodnicy zrobią wszystko, żeby były piękne zawody, piękne widowiska, żeby cieszyć kibiców, bo ten sport naprawdę jest wspaniały, widowiskowy, ja myślę, że o to chodzi. Dziękuję pięknie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. W następnej kategorii walka była bardzo zażarta i do końca nie było wiadomo, kto wygra. Tym szczęśliwcem w kategorii trener roku okazał się wychowanek dwóch znakomitych juniorów, Adriana Mielińskiego i Karola Zębika, swojego syna Jan Ząbik z Torunia. Jan Ząbik, trener roku 2005, tak uznali kibice żużla. Panie Janku, kolejny pana sukces, wprawdzie za zeszły rok, ale ten rok dobrze się rozpoczyna, bo kolejnym wyróżnieniem. No bardzo się z tego cieszę, bo nie da się ukryć, że nie spodziewałem się tego, no ale kibice tak zdecydowali, no to dziękuję im i postaram się o jeszcze więcej, żeby no ten sport w Polsce, a przede wszystkim też u nas w Toruniu w ogóle bardzo dobrze no, propagował się, a przede wszystkim no, żeby był bezpieczny, żebyśmy jak najmniej mieli kontuzji. No i co jeszcze? No żebyśmy tak jak w tym roku, jak w ubiegłym roku zostali mistrzami świata drużynowymi, indywidualnymi, czym no po prostu żebyśmy osiągali jak najlepsze wyniki. Panie Janku, mistrzostwo świata drużynowe, mistrzostwo świata juniorów, w końcu drużynowe, mistrzostwo świata seniorów.
ale ten sukces w mediach, w prasie jakby bez echa, gdzie pan szuka przyczyny? No bo my wiemy o tym, kibice już o tym wiedzą, ale taką nową sprawę, kiedy oglądaliśmy wspólnie, na pewno pan też oglądał takie programy, które podsumowują sportowe wydarzenia roku, no właściwie o tych sukcesach ani nie było słowa. Może, nie wiem, może to tak spłynęło bardzo mocno na kibiców, na sympatyków, na, w ogóle na wszystko, na działaczy, że w tym roku żeśmy, w poprzednim roku żeśmy osiągnęli takie zaszczytne tytuły. No i no na pewno gdzieś żeśmy błąd zrobili, że pominęliśmy to w nagłośnieniu w mediach, czy w ogóle no, zrobieniu koło tego otoczki takiej, żeby ten sport jeszcze więcej rozreklamować. No na pewno uważam, że działacze, no, sponsorzy, kibice dołożą starań, żeby w tym najbliższym roku było jeszcze lepiej jak w ubiegłym. I jestem tego pewien. W kategorii junior roku nie mogło być niespodzianki, nie było. Indywidualne Mistrzostwo Świata Juniorów i drużynowy Puchar Świata Juniorów był w jego rękach w roku 2005. Zwyciężył w tej kategorii Krzysztof Kasprzak, który na gali otrzymał zaległy medal za drużynowy Puchar Świata w kategorii seniorów, co jeszcze bardziej go ucieszyło. Krzysztof Kasprzak, junior roku 2005, zdaniem kibiców. Krzysztof, ważne jest zwycięstwo, ale ważne są te dwa medale, które masz na szyi. Opowiedz krótko o tej historii, bo zawirowania trochę było. No, zawirowania były, ale bardzo się cieszę, że o mnie nie zapomniano i otrzymałem te medale. No, na pewno troszkę zepsułem ten pierwszy baraż w Szwecji, przez to później zostałem usunięty ze składu, no ale byłem z nimi, z drużyną i starałem się jak najlepiej pomagać. No, cieszę się, że mamy tego mistrza świata i mam potrójne złoto w tym roku. Jestem bardzo zadowolony, bo kończę juniora w tym roku. Powiedz mi, zwycięstwo w takich plebiscytach, bo będziesz mówić do siebie, wiadomo, że koledzy może inaczej podchodzą. Ty traktujesz to poważnie, jako zabawę, jaki jest twój stosunek do tego typu plebiscytów? No, plebiscyty to wiadomo, są to głosy czytelników, którym także bardzo przy okazji dziękuję, którzy głosowali na mnie. No, bardzo się cieszę, gdy mogę brać udział w takich plebiscytach, mimo młodego wieku. Dwa razy już także plebiscyt leszczyński wygrałem i w tym roku także mam szansę na zwycięstwo, także w tygodniku myślę się załapię, jeszcze dzwonili do mnie, że jestem zaproszony na plebiscyt wielkopolski, więc bardzo się cieszę z takiego czegoś, bo na to się pracuje cały sezon, żeby tutaj właśnie na tych balach być. Chris, ostatnie pytanie. Z roku na rok ciśnienie jest większe, z roku na rok oczekiwania są większe. Jak radzisz sobie z takim ciśnieniem, z takim stresem? No, stres jest bardzo duży, tak zawsze, no ale tak jak powiedziałem, od początku tata nam postawił twarde cele i no i musimy realizować. W tym roku już będę miał ciężko, bo w każdym klubie pojadę pod piątką. Wynik na mnie będzie wszystko nakładane, no ale będę się starał robić to tak jak w tym sezonie, ażeby było wszystko dobrze. Przy okazji dziękuję moim wszystkim sponsorom, którzy są ze mną i zostają ze mną na przyszły sezon i będę się starał dobrze punktować. Dzięki piękne. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. W najważniejszej kategorii Żużlowiec Roku przyznano 3 nagrody, w kolejności oczywiście miejsc na podium. Miejsce trzecie zajął uwielbiany w Rzeszowie lider Marmy Polskie Folie Rzeszów Maciej Kuciapa. Maciej Kuciapa, Marma Polskie Folie Rzeszów. Maćku, gratulacje, 3 miejsce dzisiaj. Podobno w tym plebiscycie przez jakiś czas prowadziłeś, 3 miejsce jest jednak chyba bardzo dobre. No tak, jestem ogromnie zaskoczony i chciałbym tu podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie głos. No jest to, naprawdę jestem zaskoczony i chciałem podziękować z tego miejsca i tak jak powiedziałem tutaj, chciałbym się odwdzięczyć moimi występami w Ekstralidze i mam nadzieję, że zasłużę na to właśnie tymi występami. No właśnie, trzon drużyny został, jest Niki Petersen, jest Rune Holta. W opinii większości możecie być bardzo groźni na własnym torze. No mam nadzieję, że tak będzie. No, próbujemy przygotować się do tego sezonu jak najlepiej. Wywalczyliśmy ten awans do Ekstraligi. Chcielibyśmy przede wszystkim utrzymać tą Ekstraklasę w Rzeszowie. Na pewno nie będzie łatwo. Jak wiadomo, Ekstraliga jest bardzo mocna. Zdajemy sobie z tego sprawę. Szukamy tutaj jak najlepszego, jak najszybszego sprzętu. Mam nadzieję, że uda nam się to skompletować i jeździć na przyzwoitym poziomie i przede wszystkim wygrywać mecze u siebie.
Maćku, Marta Półtorak działaczem roku, bez pani Marty chyba nie byłoby takiego żużla w Rzeszowie. No tak, na pewno. Pani prezes, pani Marta Półtorak bardzo angażuje się i no, z tego miejsca też chciałbym podziękować, jak i jej mężowi, panu Mariuszowi. Bez ich pomocy podejrzewam, że na pewno by nie było tego sukcesu w postaci awansu. Także dziękuję im bardzo za to i mam nadzieję, że będą z nami jeszcze nie jeden sezon. Dzięki piękne. Dzięki. Trzecie miejsce dla Maćka Kuciapy, to już Państwo wiedzą. No a drugie miejsce dla człowieka legendy polskiego żużla, Tomasza Goloba. Zanim porozmawiamy z Tomaszem, mamy dla Państwa niespodziankę. Specjalnie dla nas, specjalnie z nami zgodziła się porozmawiać żona Tomasza Goloba, pani Brygida. Brygida Golob, żona najsłynniejszego polskiego żużlowca. Pani Brygido, czy łatwo jest być żoną tak znanego sportowca? To zależy, co można określić pod słowem łatwo. Z jednej strony tak, bo jest duży splendor i cieszę się, że jest takim wielkim sportowcem i mogę współtowarzyszyć w tym sukcesie. Ale z drugiej strony jest bardzo ciężko, naprawdę. To jest wielka praca. No Tomka przede wszystkim, a moja tak w 3/4 do tego, żeby on mógł rozwijać się, ale mam ogromną satysfakcję z tego. Żony, dziewczyny, żużlowców, są dwa obozy. Jedne chodzą na mecze, drugie twierdzą, że nie mogą tego wytrzymać psychicznie, nerwowo i nie chodzą. Pani się do tego przyzwyczaiła, ale chyba jest bardzo ciężko i są trudne momenty, kiedy Tomek ma wypadki. Tych wypadków jest bardzo mało, bo jest znakomitym zawodnikiem, ale co czuje się w takiej chwili? Czy to jest lęk, obawa, czy to jest coś, czego się nie da opisać? To jest coś, czego się nie da opisać. Tego się nie da wytłumaczyć, bo każdy ma określoną swoją taką władzę emocjonalną i ja na przykład jej nie mam. Ja płaczę, jak Tomek mówi dobrze, tak jak dzisiaj o mnie. Płaczę, jak wygrywa, a jak mu się dzieje krzywda, no to już można sobie samemu odpowiedzieć, co się ze mną dzieje. Niemniej jednak nie wyobrażam sobie na przykład sytuacji, że ja to inaczej odbieram, że jeżeli coś się dzieje złego i by mnie nie było przy nim, a w jakiś sposób mogę mu pomóc, to bym sobie tego nie wybaczyła, dlatego należę do tego grona, że chodzę na te zawody mimo wszystko, mimo że dzieją się takie rzeczy, na które których bym nie chciała oglądać, ale wiem, że sercem jestem bardzo blisko i cokolwiek by nie trzeba było, to zawsze plecy dla niego mam. Jedna z żon pewnego żużlowca, specjalnie nie powiem którego, powiedziała mi kiedyś tak: kocham, jak wygrywa, kocham, jak wraca do domu cały, ale z jednej strony się modlę, żeby już skończył tą karierę. No, popieram. Popieram. Tyle, Brygida Golob. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Tomasz Golob, uznana firma w światowym speedwayu. Tomasz, drugie miejsce. Znowu Janusz Kołodziej cię wyprzedził, ale to chyba dobrze powiedziałeś, że to jest dobrze, kiedy młodzi zawodnicy odnoszą sukcesy i będziesz im pomagał, jak tylko będziesz mógł. Ja myślę, że nie znowu, że jak to pan powiedział, tylko myślę, że to już będzie systematycznie odbierane mi to trofeum numer jeden, dlatego że wchodzą młodsi zawodnicy, muszę mieć pole. Oczywiście ja tego pola tak łatwo nie oddam, natomiast rozpatruję to w kategorii tylko jakiegoś takiego przyjaznego ustępowania młodszym kolegom czy zawodnikom. I to raczej w tej płaszczyźnie. Natomiast jeśli chodzi o drugie miejsce, się bardzo cieszę. Z każdego miejsca się cieszę, nawet z czwartego miejsca, jak trzeba się cieszyć. I dla mnie to nie jest nic nienormalnego. Sportowcy raz wygrywają, raz przyjeżdżają na drugim miejscu, na trzecim, na czwartym i powinni się z każdego miejsca cieszyć. Ja tym człowiekiem jestem. Powiedz mi, jaki numer zobaczymy na motocyklu po tym sezonie w Grand Prix? Jaki numer przypniesz sobie? No, jak najwyższy. Dziękuję pięknie. Maciej Kuciapa był trzeci, Tomasz Golob dopiero drugi. A więc zastanawiamy się, kto w końcu wygra te głosowanie. Wygrał Janusz Kołodziej, był pierwszy w Tarnowie kilka miesięcy temu, zatrenizował Tomasza Goloba i teraz w Warszawie na rozstrzygnięciu tego plebiscytu udało mu się to po raz drugi. Janusz Kołodziej, Unia Tarnów. Janusz, sezon się na dobre nie zaczął, a ty znowu jesteś pierwszy, tym razem w plebiscycie, wprawdzie za rok poprzedni, ale znowu zwycięstwo i znowu pierwsze miejsce. No tak, bardzo się cieszę, ale muszę powiedzieć, że plebiscyty to nie jazda na motocyklu i nie na torze. To jest całkowicie co innego, to należy traktować tylko i wyłącznie jako zabawę, nie inaczej.
No cóż, tak mówię, bardzo się cieszę z wygranej dzisiejszej, też się bardzo cieszę z tego względu, że miejmy nadzieję, że ten motocykl też mnie wspomoże i może się przyczyni do tego, żeby moje umiejętności szły do góry. No właśnie, mówiłeś, że będziesz miał 10 motocykli, ten będzie 11. To jest podobno najnowszy model jawy, jaki można tylko sobie wyobrazić. Testował go Jason Crump w Grand Prix w zeszłym roku. Powiedz mi, czy miałeś okazję na nim jeździć, czy to jednak nie miałeś okazji i będziesz go testował dopiero na wiosnę? Niestety nie miałem okazji. To już będzie mój praktycznie drugi motocykl wygrany, bo już wygrałem na Złotym Kasku. Taki sam motocykl, muszę powiedzieć. Co więcej mogę powiedzieć, to będzie jeden z 10 też takich pomocnych motorów. No zobaczymy. Będę testował, jeśli uda mi się go dopasować, będzie wszystko w porządku. Prawdopodobnie będę na nim jeździł. Jeśli nie, to będziemy kombinować, przerabiać. Może akurat trafi. Dzięki, Koldi. Dziękuję. Nagrody za 2005 rok rozdane, laureaci nagrodzeni. Kilka niespodzianek, kilka nominacji i kilku zwycięzców, których się spodziewaliśmy. Ale proszę Państwa, myślę, że za rok będzie inaczej. Za rok być może wygra kto inny. Proszę Państwa, kolejny program nasz, już ostatnia, trzecia część 12 lutego. O godzinie 16.10 dalsze wywiady nieprezentowane dzisiaj, no i kilka niespodzianek, które dla Państwa przygotowaliśmy. Za uwagę dziękuję. Michał Stencel, Studio Submar, Intermedia Group. Sponsorem programu jest KC24, skuteczny preparat na kaca. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Elżbieta i Andrzej Bierny. Jaja z mocą polecają. Gospodarstwo Rolne Grychnik Rybnik, Ferma Drobiu Wachulak Gorzów Wolsztyn, Ekowit Rzeszów, Hurtownia Jaj Jaskółowski Wrocław.